Dzień dobry, kochani. Zapraszam Was na horoskop na wtorek. Wtorek, horoskop dzienny, karty dnia. Wtorek. Znowu sprawy finansowe, ale też rodzinne. Może się pojawić jakaś kwestia właśnie rodzinna. Być może jest to związane z tym, że gdzieś tam będziemy się przemieszczać, tak? W środę w Polsce jest dzień wolny, tak więc tutaj możemy mieć na uwadze. Uważajcie rano, dlatego że no, nie podoba mi się ta energia. To może być związane z jakąś rozmową, z jakąś nieprzyjemną sytuacją, którą możecie doświadczyć właśnie tak mniej więcej do południa. I jak będziecie sobie potem o tym myśleć, to tak Wam będzie trochę nieprzyjemnie. Tak więc tutaj zwracam Waszą uwagę, że możecie być świadkami jakiegoś zdarzenia albo też uczestniczyć w tym wydarzeniu tak dosłownie, że to po prostu położy się cieniem na bardzo ładnym dniu, tak naprawdę, jak mi się tutaj pokazał. Tak jak już Wam powiedziałam, mam tutaj i powrót do przeszłości, może kontakt z przyjaciółmi, z kimś, kto jest dla Was bardzo ważny, drogi. To są również sprawy rodzinne. A wieczorem to jest albo kontakt z jakąś kobietą, albo na przykład będziecie mieć ochotę na to, żeby sobie po prostu zrobić wieczór spa. Tak właśnie na początku tego tygodnia, nałożenie jakiejś maseczki, czemu nie? W takich kartach właśnie w taki sposób się pojawia ta energia, ale to jest też wizyta u mamy albo telefon do mamy. Cesarzowa jest kartą mamy. Obok szóstki kielichów powrót do przeszłości. Tak więc no, bardzo ładny ten dzień. Dwie karty z tyłu talii, one świadczą o tym, że możecie po prostu też mieć ochotę na jakiś flirt. Coś takiego właśnie związanego z emocjonalnością, z romantycznością. Tak więc no, dosyć taki ciekawy mi się ten dzień pokazał. Zazwyczaj takie energie pojawiają się, słuchajcie, w weekend albo w piątek. No, biorąc pod uwagę to, że jutro jest 6 stycznia, no, możemy stwierdzić, że to jest taki mały piątek w naszej podświadomości prawdopodobnie. Dlatego tutaj właśnie taka wielość możliwości mi się pojawiła. Wszystkiego dobrego, ja Wam życzę miłego i udanego dnia.